Witam w kolejnym odcinku Zapytaj Trenera. Dostałem kilka listów dotyczących tego, w jaki sposób radzić sobie z kontuzją. Co zrobić w momencie, kiedy z powodu po prostu uszkodzenia naszego ciała jesteśmy wyłączeni z treningu? Jak przetrwać ten trudny okres dla każdego zawodnika? Piszecie o tym, że wtedy pojawia się bardzo duży głód treningu, że odchodzicie od zmysłów, że nie wiecie, co ze sobą zrobić, że czujecie się, jakby wam czegoś bardzo mocno zabrakło. Z jednej strony sport to zdrowie. Wiele mówi się o tym, że sport podnosi naszą sprawność fizyczną i tak dalej. Z drugiej strony, jak mówimy o sporcie albo z amatorskim na wysokim, profesjonalnym poziomie, albo o sporcie zawodowym, to nie da się pominąć tematu kontuzji. Jak zatem radzić sobie z kontuzją? Jak radzić sobie z kontuzją z psychologicznego punktu widzenia? Po pierwsze, pierwsza nadrzędna zasada. Poszukuj ukrytego dobra w trudnych czasach. W każdej trudnej sytuacji zawsze jest coś dobrego. I tak samo jest z kontuzją. Kontuzja to dar. Kontuzja, jakkolwiek byśmy na to nie spojrzeli, to jest pewien dodatkowy element, który pozwala nam skupić się na tych elementach treningowych, na które wcześniej nie mieliśmy czasu. Kontuzja to moment, w którym po prostu możemy zwolnić. I ja wiem, jak bardzo jest to często odbierane jako niezrozumienie emocji zawodnika, jak mówię mu o tym, że to dar. Wiem, co znaczy kontuzja na 2 tygodnie przed najważniejszymi zawodami. Wiem, co znaczy wyłączenie z treningu w najważniejszym okresie przygotowawczym. Rozumiem to, bo dokładnie z takimi zawodnikami funkcjonuję. Natomiast pierwszą rzeczą, którą trzeba sobie dokładnie odpowiedzieć tej kontuzji, to nie obwiniać cały świat dookoła, nie zrzucać odpowiedzialności na innych, na nieszczęście, na pecha, tylko skupić się na tym, co możemy wyciągnąć z tej kontuzji. Co wyciągamy? Pierwsza rzecz. To jest genialny moment na to, żeby właśnie zacząć pracować nad swoją głową. To jest moment na to, żeby zacząć przyglądać się bardziej sobie i trenować, po prostu zacząć robić trening mentalny. Skupić się na treningu radzenia sobie ze stresem, na treningu radzenia sobie z emocjami, na treningu radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w sporcie. Skoro i tak mamy trochę czasu, który normalnie poświęcaliśmy na to, żeby chodzić na siłownię, po to, żeby chodzić na treningi, to teraz możemy chodzić na siłownię tylko do innego klubu. I zachęcam bardzo mocno, aby w tym momencie skorzystać z treningów organizowanych przez psychologów sportu, aby pójść do nich po prostu na konsultacje, po to, żeby porozmawiać o tym, w jaki sposób podnosić efektywność psychofizyczną. Można też sięgnąć po książki dotyczące psychologii sportu, zacząć czytać i faktycznie poszukiwać odpowiedzi na ten temat. Druga bardzo istotna rzecz. Nie wyłączamy się z treningu. Jeżeli tylko kontuzja pozwala ci na to, abyś dalej chodził na trening, nie trenował, ale pojawiał się w klubie, w którym trenują twoi koledzy z drużyny, rób to. Jest wiele badań, które pokazują, że zawodnicy, którzy w okresie kontuzji przychodzili na treningi swojej drużyny, obserwowali swoich kolegów walczących na macie, obserwowali kolegów wykonujących treningi, wracali po kontuzji znacznie szybciej do pełnej sprawności niż te osoby, które tego nie robiły. Dlaczego? Bo bardzo często zapominamy o tym, ale trening naszego ciała realizowany jest w dwóch formach. Po pierwsze jest to trening mięśniowy, po drugie jest to trening głowy. I głowę, czyli powtórzenia, jesteśmy w stanie wykonywać bez użycia mięśni. Kolejnym elementem jest dokładnie wykonywanie treningu w głowie. To nic innego jak po prostu wizualizuj sobie, czyli wyobrażaj poszczególne fazy treningowe. Michael Phelps, jeden z najbardziej utytułowanych, po prostu najbardziej utytułowanych pływaków na świecie, konsekwentnie mówił: każdy swój medal przepłynąłem najpierw w głowie, zanim popłynąłem go na basenie.
na każdych mistrzostwach, na każdej olimpiadzie najpierw w głowie płynąłem, licząc jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte pociągnięcie, będąc gotowym na to, żeby popłynąć nawet, co zresztą z czym zasłynął, jeżeli stracił okularki i nic nie widział. Popłynął na pamięć. Siła pamięci mięśniowej pod tym względem jest gigantyczna, w związku z tym nie pozwólmy jej po prostu zaniknąć. Wykonujmy pewne powtórzenia, ćwicząc i trenując w głowie. Kolejnym bardzo istotnym elementem jest budowanie strategii powrotu. Pamiętajmy o tym, że kontuzja to nie koniec. Kontuzja, jeżeli oznacza faktycznie przerwę w trenowaniu i daje szansę na powrót do zdrowia, oznacza nic innego jak okres przygotowawczy do kolejnych zawodów. I nawet jeżeli nam się wydaje, że to już koniec, to pamiętajmy, że po wielu nawet ciężkich wypadkach zawodnikom udaje się wrócić do sportu. Robert Kubica jest pod tym genialnym przykładem. Człowieka, który przepracował bardzo dobrze kontuzję, która wykluczyła go ze startów w Formule 1. Co nie zmienia faktu, że zaplanował nową strategię startową i dzisiaj odnosi sukcesy w innej dyscyplinie. I każdy z nas, patrząc na kontuzję, powinien w ten sposób do niej podchodzić. Kontuzja to nie wyrok. Kontuzja to wyjątkowa szansa, którą otrzymujemy od losu, która pozwala nam efektywniej przygotować się do treningu po kontuzji. I co najważniejsze, kontuzja to również często sygnał od naszego organizmu, że coś było nie tak. Że w jakiś sposób zaniedbywaliśmy któreś jednostki treningowe. Że albo nie dbaliśmy o rozciągliwość mięśni, za mało czasu poświęcaliśmy na mobilność, że zbyt dużo uwagi poświęciliśmy tylko sile i szybkości. A zatem patrząc na kontuzję, również warto na nią spojrzeć z tej perspektywy. Jako na okazję do tego, żeby przebudować swój trening i jeszcze lepiej go zaplanować. I to jest coś, co pomaga w największym stopniu dobrze przeżyć kontuzję. A zatem po pierwsze, zadaj sobie pytanie, co pozytywnego płynie z kontuzji? Zadaj sobie pytanie, co w związku z tym możesz robić, co pozwoli Ci w przyszłości być sprawniejszym zawodnikiem? Jakie działania możesz podjąć, które przyłożą się do osiągnięcia sukcesu w sporcie, na których w pełnym okresie treningowym nie miałeś czasu? Druga rzecz to wykonuj trening w głowie. Przechodź przez poszczególne fazy aktywności ruchowej, po prostu przepracowując ją w głowie. I po trzecie, zaplanuj powrót. Bardzo istotnym elementem efektywnego powrotu po kontuzji jest od samego początku rozpisanie również u siebie w notatniku całego planu powrotu do efektywnych startów, efektywnych treningów po zakończeniu urazu. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Wam efektywniej radzić sobie z kontuzjami. A jeżeli macie dodatkowe pytania, piszcie. Chętnie będę na nie odpowiadał. Do zobaczenia. Wojtek Hera.